kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy. Dzisiaj zobaczycie super perełki z nowego towaru i też z wyprzedaży po 5 zł, nawet taniej. Także już się cieszę, bo nie mogę się doczekać, jak pokażę Wam te super rzeczy. No i oczywiście też to są rzeczy w nowych trendach, przy okazji sobie pogadamy o tych trendach też. Kochani, bardzo Was też oczywiście proszę o polubienia i o subskrybowanie mojego kanału, jeśli jesteście ciekawi, co będzie dalej, jakie będą kolejne tematy, a dużo będzie niespodzianek, to zasubskrybujcie i przy okazji chcę Was też gorąco o to poprosić, bo jestem bardzo blisko 2000 subskrypcji. Chcę Was bardzo prosić, kochani, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, bo ten kanał jest proekologiczny i ja tutaj pokazuję tylko rzeczy vintage, rzeczy z second handów, nie pokazuję żadnych, wiecie, holi z sieciówek, które dodatkowo przysparzają więcej wyświetleń, więcej nakręcają, że tak powiem, kanał. No nie mogę jakby tego tutaj pokazywać, nawet nie chcę, bo wiecie, że ja mam takie podejście proekologiczne, no i to też ma swoją cenę, ale jeżeli wszyscy, którzy mnie oglądają, będą subskrybować, to i tak będzie nas bardzo dużo, bo dużo ludzi tak naprawdę interesuje się ochroną środowiska, dużo ludzi lubi lumpeksy, więc po prostu proszę Was, pomóżcie, żeby ten kanał się trochę bardziej rozszerzał, żeby szybciej to wszystko rosło, bo bardzo dużo pracy mnie to kosztuje i oczywiście też jest to moja ogromna pasja, także zaraz Wam pokażę. I kochani, ciekawi jesteście pewnie, czemu jestem w takim hardkorowym outficie dzisiaj. No właśnie, te moje leginsy z naturalnej skóry włożyłam, bo chciałam zrobić taką trochę hardkorową stylówkę. Bo mam na sobie dwie nowe rzeczy, których jeszcze nie widzieliście i zaraz wszystko Wam pokażę. No i te rzeczy to są buty oraz ten gorset i obie te rzeczy są w super modnych trendach i naprawdę nie były drogie. Także już zaczynam właśnie od tych ciuszków, które mam na sobie. Kochani, jak już mówiłam, te spodnie już widzieliście, to są moje takie leginso spodnie włoskie i one są super z takim wysokim stanem, z takim pasem jakby, więc to bardzo fajnie pasuje do różnych krótkich gór, na przykład taki gorset, świetny, naprawdę jestem zachwycona tym gorsetem, to nie ma żadnej metki, więc to jest jakiś nieznanej mi firmy gorset, może ktoś z Was taki widział i może napisać, co to jest, może akurat znacie wytwórcę, świetny, taki trochę etniczny materiał tutaj jest z przodu, z tyłu jest całkowicie czarny ten gorset i tu ma na środku zamek i wiecie co, on ma też odpinane ramionczka, także można go nosić też tylko sam ten dół, ale ja nie przepadam za takimi rzeczami bez podtrzymania, czuję się skrępowana, bo mi to zjeżdża. Także właśnie tak to sobie zmierzyłam, no i on jest bardzo, bardzo uniwersalny, ma świetne kolory i może właśnie ożywiać takie monokolorystyczne stylówki, niekoniecznie tylko czarne, ja Wam zaraz pokażę jeszcze inne stylówki, ale tymczasem właśnie zaczęłam od takiego hardcore'u trochę, no i widzicie, że mam do tego takie buty, które właśnie też kupiłam i to są rewelacyjne skórzane buty Bandit od Steve'a Maddena. Nówki, naprawdę nówki. Idealny na mnie rozmiar. Takie są na styk, ale są perfekcyjne. No jakby były odrobinę już krótsze, to by były za małe. Ale są super. Naturalna skórka, prześliczne są. Pokażę Wam przebitki, bo bardzo trudno jest te buty zobaczyć, zobaczyć tutaj w ten sposób ich szczegóły. I chyba nawet ich nie zobaczycie, bo zdaje się, że kadr ich nie obejmie. Ale zobaczcie tą stylówkę właśnie, jak się w niej przechadzam. Jak to wygląda z tymi budkami rewelacyjnymi, one w ogóle mają takie okręcane jakby paski wokół kostki i zapinają się na sprzączki i z przodu i naokoło właśnie, także naprawdę są mega, nie są ocieplane, są takie właśnie na jesień bardziej, chyba że w zimie na taką dobrą pogodę, nie za zimną. No i są przepiękne, mają taką piękną skórę i właśnie są trochę takie ala motocyklowe, mi się to tak kojarzy z takim hardkorkiem, dlatego ubrałam się właśnie w ten sposób, czarna podkoszulka i ten gorset i wiecie o tym, że teraz te gorsety, te góry, topy gorsetowe, góry gorsetowe są bardzo, bardzo modne i to właśnie często są noszone albo jako same, ale bardzo często na wierzch, na bluzkę, na sweter, na podkoszulek. No i tak jak ja dzisiaj włożyłam właśnie na podkoszulek, to jest taki super modny trend. A przy okazji na końcu, całkiem na końcu filmiku jeszcze pokażę specjalną stylówkę, którą kiedyś obiecywałam mojemu jednemu widzowi. I tam się zwrócę po angielsku do niego, bo już ileś razy dopytywała ta osoba, czy zrobię stylówkę z tymi spodniami, no i tam będzie ta stylówka. Taka trochę niegrzeczna, powiedzmy, troszkę. Nie bardzo. Kochani, tymczasem pokażę Wam ten gorset jeszcze w innych zestawieniach. Aha, no i za ten gorset zapłaciłam 10 zł, ale jest wart każdej złotówki. Nie dość, że jest teraz na topie, bardzo modny, to no ja jestem zachwycona tym zestawieniem kolorów. Takie tęczowe właśnie kolory, które do czerni, do takich wyrazistych barw przepięknie grają. Kochani, no i tak, włożyłam prócz tego ten gorset do takiego golfa czarnego. Dwie stylówki Wam pokażę. Jedna jest właśnie z golfem, obydwie są z golfem. Pokażę Wam dwie stylówki właśnie z czarnym golfem, takim zapinanym na guziczkiem, jest taki cieniusieńki, jerseyowy golfik i z bawełny. I do tego moje sztruksowe spodenki, to jest pierwsza wersja, takie fajne właśnie lata 70. ala z wysokim stanem. I one mają przepiękny kolor, taki pomarańcz, jak tutaj widać też na tym gorsecie, dlatego sobie to tak dobrałam. I moje rajstopy od Cherloutique, które kiedyś też w lumpeksie kupiłam, nowiutkie w opakowaniu. W identycznym kolorze, taki rudy właśnie kolor. I do tego te moje rude botki z frędzlami i z czubkami. Bo znowu i frędzle, i te buty do czubka teraz są modne i one mają w dodatku jeszcze krój kołbojek, to są takie trzy trendy w jednym te buty. To właśnie ten zestaw, to jest taki jeden, no i zobaczcie teraz oprócz tych właśnie botków, rajstop i shortów, jeszcze się ubieram jakby na zewnątrz, jak wychodziłam do pracy, tutaj z przebitka dla Was. Witajcie kochani, jest ranek i wybieram się do pracy i dzisiaj w nowym, takim powiedzmy, taka bluzko-gorset, który włożyłam sobie na golfik czarny do takich rdzawych shortów sztruksowych i botki z frędzlami do tego i taki outficik. Do tego taka fajna kurtka artystyczna z jedwabiem. Mam jeszcze taką narzutkę, jakby mi było zimno w szkole, też w takim właśnie rdzawym kolorze, w te warkocze. Tak to wygląda. Może tu będzie lepiej widać. Cześć! Ciekawa jestem, jak się Wam podobał ten już cały zestaw w ubraniu tym wyjściowym. Bardzo wygodna rzecz i naprawdę czułam się w tym super. I to tyle, jak chodzi o tą stylówę. No i teraz jeszcze styluwa z takimi szerokimi spodniami z wełny. 100% wełny, to jest jakby taki trochę filc, takie coś jakby między dzianiną a filcem. Bardzo grube, bardzo modne spodnie. Teraz właśnie spodnie o tych szerokich krojach są super modne, one są bardzo, bardzo wygodne, cieplusieńkie. No i w ogóle mają taki luzacki, artystyczny krój, nawet jakby nie były modne, to bym na 100% je nosiła, bo są piękne po prostu. No i do tego sobie włożyłam pasek jeszcze dla podkreślenia tutaj tych wzorów na tym gorseciku. No i włożyłam sobie te właśnie traperki, które mam na sobie, bo to świetnie moim zdaniem do tego stylu pasuje. Idealnie do takich tego typu właśnie artystycznych spodni pasują takie trochę w stylu takim ulicznym, takim właśnie rockowym wręcz buty. Strasznie mi się to podoba, naprawdę. I pewnie do tego bym włożyła sobie ramoneskę jeszcze, albo jakiś taką kurtkę krótką, zapinaną w stylu ramoneski. Także pewnie by to też mega fajnie wyglądało. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii o tych stylówkach. No i kochani, właściwie jak chodzi o te dwie rzeczy, to tyle. Czyli o buty i o gorset. Ale jeszcze zobaczycie te buty zaraz, bo będę jeszcze się pokazywać za chwilkę w innej stylówce. No i moi drodzy, kolejna rzecz to są moje agi nowe. Niecałe 20 zł chyba mnie kosztowały, z tego co pamiętam. W świetnym stanie, zobaczcie, oryginalne agi. I one to nie są takie typowe te człopagi. Ja mam trzy pary takich, wyższe, niższe i takie całkiem niskie. Oczywiście z Vinted wszystkie. No i tutaj mam takie trochę miejskie bardziej, zobaczcie, prześliczny kolor i mają takie wbudowane koturny, więc to są naprawdę takie już w takim miejskim kroju, można w nich normalnie chodzić wszędzie, nie tylko na jakieś tam wycieczki, spacery i na luzie, tylko mogę sobie nawet je do jeansów, do wszystkiego w zasadzie włożyć i są przewygodne, naprawdę jestem bardzo zadowolona, że je znalazłam. No i zobaczcie, właśnie tutaj do tych spodni, jakie wkładam, i do takiego kaszmirowego, beżowego sweterka, idealnie też w kolorze tych agów. No, także jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej stylówki i to też wydaje mi się, że świetnie to wygląda, właśnie takie tego typu buty do wąskich spodni, czy do leginsów takich jakichś elegantszych, superowo pasują i no jest to bardzo, bardzo wygodne. Także jestem mega, mega zadowolona z tego. Świetny zakup według mnie, za taką cenę w ogóle to wow. No i włożyłam sobie jeszcze do tej stylówki, kochani, taką kamizelkę i to jest mój jakby hit tego filmu. Mimo że naprawdę te wszystkie rzeczy są super, ekstra i buty Steve'a Maddena i w ogóle no wszystko w zasadzie tu mi się podoba. Jest markowe, ale ta kamizelka, którą kupiłam na dziale męskim, to jest już po prostu naprawdę hit. To jest Canada Goose. No i jak sobie zobaczycie na internecie, ja tu Wam wstawię przebitkę, to możecie sobie zaobserwować, ile kosztują te kamizelki. I tu jest cena 50 zł, ale ja nie zapłaciłam tyle za nią. Zapłaciłam mniej za tą kamizelkę, bo to była na wyprzedaży już i dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było coś około 30 czy 40 zł. Coś w tych granicach. Na pewno to było co najmniej o 20 lub więcej procent taniej niż na tej metce. No i jest mega, no wiadomo, Canada Goose, czyli to jest naturalny puch, no i mega jakość, no i wiecie, no naprawdę, no 2 czy 3 tysiące za kamizelkę, oczywiście, żebym nie zapłaciła nową w sklepie, ale jeżeli mogę ją kupić w idealnym stanie, w lumpeksie, no to... Pokażę Wam oczywiście tutaj metki i wszystko, co tu jest w środku, ale jestem przezadowolona i to będzie super na wycieczki, bo nawiasem mówiąc, wybieram się teraz na wycieczkę z moim teatrem, jedziemy w Pieniny w weekend, no i właśnie nie za bardzo miałam takie sportowe ciuchy, żeby się ubrać na tą wycieczkę, no i to jest ekstra zakup i będę już teraz miała cieplusieńko i nawet jak wezmę cienką kurtkę do tego, no to damy radę, bo to jest bardzo, bardzo cieplutkie i super w ogóle. No i właśnie mam już ten kaszmirowy golfik, też mogę jechać spokojnie. Także wow, ten zakup to jest dla mnie mega, mega, mega zdobycz. Rzadko się takie aż markowe rzeczy tak drogie znajduje, aczkolwiek mi się to zdarza. No i teraz idę dalej, właściwie nie wiem od czego zacząć, chyba zacznę od swetra. Kupiłam taki prześliczny sweter marka MSCH Copenhagen, rozmiar SM. Świetny jest naprawdę i tutaj jest ponad 60% wełny i alpaki, więc też świetny skład, naprawdę bardzo dobry skład. Śliczny kolor, właściwie nie wiem czy zauważyliście, ale to jest kolor taki jak moje ściany, taki jasny błękit. Taki troszkę zgaszony, ale taki bardzo przyjemny, jasny błękit. No i tutaj też te spodnie, też ten sweterek ma takie modne rękawy, widzicie? To są teraz te najmodniejsze kroje rękawów, te pufy, te podniesione ramiona. No jest rewelacyjny, jest taki mięciusieńki i bardzo lubię takie kolory. Mi te zimne kolory pasują fajnie. I wiecie co? Ten sweterek tu Wam pokazuję do moich tych skórzanych, takich krótkich spodni, zmarszczonych, takich ale lata 80. No, do takiego zestawiku. No i z butami, takimi zwykłymi butami vintage, takimi bucikami jeszcze, nie kozakami. Ale będzie fajnie się też prezentował na pewno do kozaków, do takich spodni. No i można nosić go do czegoś takiego, czyli do właśnie takich tego typu spodni, jak mam na sobie, też wyglądałby super według mnie, naprawdę fajnie by to wyglądało, ale wydaje mi się, że jeszcze lepiej do jeansów, no i właśnie już... Aha, i ten sweter, przepraszam, jeszcze nie powiedziałam, kosztował 15 zł, także mega cena jak na taki skład. No i właśnie z drugą moją, kolejną moją zdobyczą Wam pokażę, za 5 zł tym razem, więc w ogóle ekstra. I szukałam jeansów, które nie będą już rurkami, bo wiecie, rurki po pierwsze wychodzą z mody, po drugie są mniej wygodne. Ja mam takie fajne rurki Lewisa, naprawdę fajne, takie bardzo wąskie i ja je w spód nieraz noszę, jeżeli mam długi sweter czy coś, bo jakby same nogawki to one się super sprawdzają, ale wygodniejsze są te mom jeansy i to jest właśnie taki krój mom jeans i extras, to są takie vintage spodnie MAC, więc też super marka, naprawdę. Tutaj zobaczcie jakie mają wypasione metki, no i naprawdę fajny krój, naprawdę taki teraz modny. To są mom jeansy i to w dodatku takie w świetnym kolorze, takim średnim. To nie jest ani za jasne, ani za ciemne, taki średni jeans. Szukam jeszcze ciemnych, może mi się uda. Znowu trzymajcie kciuki, to na pewno mi się uda, tak jak ostatnio z tym żółtym swetrem. No i jestem mega zadowolona z tych maków i zobaczcie właśnie do tego sweterka tutaj błękitnego, bo bardzo mi się podoba ten sweter właśnie w zestawieniu takim monochromatycznym, takim tone on tone, jak to teraz jest modne, i uważam, że takie kolory najlepiej właśnie wyglądają w tych monochromatycznych zestawieniach, w tych stylówkach total look, bo wtedy ten kolor się tak naprawdę eksponuje i widać go w tej podwojonej wersji. Także to mi się bardzo podoba. No i oczywiście, że takie jeansy będę sobie też nosić do wszystkiego, tak samo do tej kamizelki pasują i w zasadzie do większości rzeczy. Także bardzo jestem zadowolona, bo szukałam takich jeansów i chciałam je kupić jak najtaniej, bo ja jeansy nie noszę aż tak często, żebym chciała za nie dawać kilka stówek, więc no idealnie znaleźć markowe jeszcze vintage'owe spodnie w lumpeksie. Szukajcie takich, bo bywają, naprawdę bywają fajne kroje i znalazłam ostatnio drugie na guziki, ale wolę na zamek, więc jestem zadowolona, że wzięłam te. No i kochani, już nawet nie wiem co dalej. Dobra, idziemy dalej. Ostatnia rzecz dla mnie z dzisiejszego haula. Znowu kupiłam podobną pelerynkę jak pokazywałam kiedyś, tylko tam to był długi płaszcz. Jest tam ten płaszcz super, już raz w nim byłam. Ma kaptur, jest po prostu boski. Na taką zimną pogodę, na pluchę jest idealny. Ale to jest równie fajne i zobaczcie, Tayberry, firma XS, czyli to jest taki mały, fajny, dopasowany rozmiar. No i to jest świetne, bo to jest kurtka. To jest taka dłuższa, ale kurtka. I ma znowu tą pelerynkę przeciwdeszczową i właśnie ma to ocieplenie takie milutkie w środku. To naprawdę jest superowe. No niestety za tą kurtkę dałam 30 zł, ale wiecie co, też właśnie ze względu na te góry chciałam iść na tą wycieczkę. No a po prostu nie mam takiej kurtki przejściowej, taką już bardzo zimową, puchową mam. Nie mam takiej typowo górskiej, takiej właśnie już cieplejszej, a teraz naprawdę w górach może być bardzo zimno już, bo już jest taki czas, że no na przykład dzisiaj było rano 5 stopni, więc no jeżeli takie temperatury będą, no to muszę mieć naprawdę ciepło. No i kupiłam sobie tą kurtkę, żeby po prostu mieć już tak fajnie i trochę przeciwdeszczowo, i tutaj jest polar, i to jest ocieplone i w ogóle ekstra. A to nie jest jeszcze kurtka taka typowo zimowa, także nie będzie mi w niej za gorąco. No i w razie deszczu faktycznie teraz wrześniowego super. I też ma taką połę rozpinaną tutaj, zobaczcie. Właśnie tam w stylówce drzekoza, ale tu Wam pokażę. O, jest taka poła tutaj, sobie można to zapiąć, rozpiąć jak się chce. Świetna rzecz, naprawdę jestem też bardzo zadowolona z tej kurtki. Także tadam! Kochani, jeszcze dwie męskie rzeczy chcę Wam pokazać. To już tak dodatkowo, ale może nawet uda mi się Wam pokazać zdjęcia na modelu. Kochani, jedwabna koszula. Pokazuję Wam, bo to jest śliczna koszula vintage. Naprawdę bardzo fajna, rozmiar L. I właśnie chciałam taką oversize'ową dla Wiktora koszulę. Piękny kolor, takie czerwone wino. No i ona jest właśnie taka luźna i ten jedwab jest bardzo przyjemny. Ja nie mam nic przeciwko temu, jak mężczyźni noszą jedwab, a ta koszula jest po prostu fajna. Jest taka typowo lata 80, luźniutka taka, wygląda bardzo fajnie, artystycznie i ten kolor jest po prostu boski dla mnie. Zresztą sami ocencie. Aha, i ta koszula też nie była wcale droga, bo chyba coś kosztowała 15 zł. No jak na jedwab, jak na koszulę vintage, to nie jest dużo, no musicie przyznać, to nie jest jakaś wygórowana cena. Ale jedwabne koszule męskie są bardzo rzadko w lumpeksach, więc skorzystałam z okazji. No i jeszcze jedna rzecz też bardzo, bardzo wypasiona, męska, to koszulka taka z czystej wełny. Caritra się nazywa ta firma, merino wool. No i znowu to jest ze względu na te góry, bo takie coś, czy na narty, czy właśnie na wycieczki górskie z wełny z merynosów, nowiutka bluza, taka systemowa, to jest bardzo drogie w sklepach, tak jak już kiedyś mówiłam Wam, to jest kilkaset złotych, taka koszulka niby prosta, sportowa i to nie jest żaden sztuczny, tam niby przepuszczalny, systemowy ciuch, tylko to jest 100% wełna z merynosu, więc super, super zdobycz, nowiutka, naprawdę ona jest nowa, bo ona wyglądała nawet na to, że tutaj miała taką resztkę metki, coś tutaj było jeszcze przyczepione i to nie było nigdy noszone, tego jestem pewna na 100%. Ani prane, bo to jeszcze tak trochę pachnie jak, nie jak lumpeksem, tylko jak takim jakby sklepem, no tak jak nowością ze sklepu trochę. No i jest naprawdę, naprawdę ekstra ta bluzka i kosztowała mnie grosze jakieś, bo chyba to było 8 zł. Także znowu, jak na taką jakość, jak na taki ciuch systemowy, to jest też bardzo, bardzo tanio. No i kochani, na dzisiaj to już wszystko, ale naprawdę jestem zadowolona z tych zakupów bardzo, bardzo praktycznych i też modowych, także właściwie wszystko tutaj jest w takich trendach jakby najbardziej aktualnych. Zachęcam Was do tych zakupów lumpeksowych, bo to jest super frajda i można znaleźć teraz tak fajne rzeczy w lumpeksach, tak modne rzeczy, jakościowe, no, że na pewno nie znajdziecie tego w sieciówkach, a to Wam niedługo udowodnię, bo zamierzam zrobić porównanie sieciówki. Piszcie, co myślicie o tym. Sieciówki właśnie, nowe kolekcje, nowe ciuchy, nowe zestawy z witryn sklepowych sieciówek i takich nawet lepszych firm i to samo z lumpeksu, albo nawet lepsze. Mam nadzieję, że Was przekonam, a może już jesteście przekonani, ale mam nadzieję, że tych, co nie są, to przekonam, że naprawdę lepiej się ubierać w lumpeksie niż w sieciówce. Kochani, już niedługo, za kilka dni stylóweczki z teatru, także już Was bardzo teraz zachęcam do odwiedzenia mnie. No i oczywiście przypominam o subskrypcji i o polubieniu. Kochani, do zobaczenia, cześć! Pozdrawiam Polka. My dear friend, I'm going to make one special styling for you with these pants, so that's one for you. Bye!